Około 20 milionów Polaków posiada prawo jazdy. Tylko w ubiegłym roku w naszym kraju sprzedano ponad 300 tysięcy nowych aut. Samochód i uprawnienia do poruszania się to nie wszystko. Potrzebne jest jeszcze myślenie. Brawura, nadmierna prędkość czy wreszcie alkohol to najczęstsze przyczyny wypadków. Pierwszy błąd polega moim zdaniem na tym, że się ufa sobie za bardzo i ufa tym, którzy jadą obok nas. Ufasz sobie, bo ciągle wielu z nas się wydaje, oglądając filmy przygodowe w telewizji, bawiąc się grami komputerowymi, że jestem the best, jestem najlepszy, nikt mnie nie pokona, dam sobie radę w każdej sytuacji. To dotyczy głównie młodych kierowców. Takich młodych może nie, znaczy tych, którzy zaczynają i po jakichś 3, 4, 5 miesiącach jazdy już nagle widzi, jestem dobry, dam radę. Starsi z kolei popełniają błąd nieuwagi moim zdaniem. Siadając do samochodu, wcale nie myślą o tym, że jest droga, że ona ma jakieś niebezpieczeństwa, że wokół nas jadą ludzie, którzy wcale nie muszą być dobrymi kierowcami i wypadek murowany. Dlatego, że myślimy w tym czasie, jak jesteśmy w aucie, o tym, co w domu, czy żona jest zdrowa, czy dzieci w szkole, ile jakie oceny, czy mnie wywalą z roboty, czy nie. W związku z tym jest zajęta ta część mózgu, a druga część mózgu zajęta jest troszeczkę tylko drogą, a powinno być odwrotnie. Polscy kierowcy, choć bardziej przepisowi jak ci w Grecji czy we Włoszech, wciąż z kulturą jazdy mają problemy. Kultura jazdy obowiązuje zawsze i wszędzie, i na drogach w mieście, i na drogach poza miastem, i na autostradach. Kultura jazdy to jest wszystko to, co zaczyna się od momentu, kiedy wsiadamy za kierownicę. To jest cały kodeks zachowań, których musimy się trzymać. Bardzo często dzieje się dokładnie odwrotna sytuacja, że jak wsiadamy do samochodu, to gdzieś trochę odziera nas z tych wszystkich masek, które zakładamy na siebie, typu miła pani w biurze, typu bardzo przyjemny pan w garniturze. W związku z tym zaczynamy się denerwować, zaczynamy krzyczeć na innych kierowców. Jeżeli ja się uśmiechnę do innego kierowcy, to on jest zdezorientowany i zaczyna się do mnie uśmiechać. Jeżeli na niego nakrzyczę, to on z całą pewnością również nakrzyczy na mnie, więc te postawy, które są całą kulturą jazdy, są naprawdę mega ważne, bo rozprzestrzeniają się dalej i o to chodzi, żebyśmy wszyscy byli dla siebie naprawdę kulturalni na drodze. Jednak kultura to najmniejszy problem. Coraz więcej Polaków stać na nowsze i szybsze pojazdy. A te, jak mówią, same prowokują do rozwijania nadmiernych prędkości. Byłem jednym z tych nieśmiertelnych, heroicznych motocyklistów, którzy mocno nadużywają swoich motocykli. Idziemy dużo szybko, o wiele za szybko. Zdarzało się, że przekraczałem inne przepisy ruchu drogowego. I naprawdę wydawało mi się, że nigdy nic mi się nie stanie. Że wypadki, owszem, zdarzają się, ale mi to raczej... Nigdy. Była piękna pogoda, dobry asfalt, więc jechałem szybko. I tuż przed miejscowością docelową postanowiłem wyprzedzić samochód ciężarowy na podwójnej linii ciągłej. Tym razem się nie udało, ponieważ naprzeciwka nadjechał samochód osobowy i doszło do zderzenia. Wiem, co to jest wstrząs pourazowy, wszystkie okoliczności wypadku doskonale pamiętam. Potężny ból, również ból psychiczny. Odbieraliśmy auto do kasacji od naszego klienta. Opowiedział nam historię, jadąc do przedszkola, zawieźć swoją córkę. Córka wysiadła, na swoim foteliku posadziła lalkę, przypięła ją i powiedziała, że tą lalkę odbierze, jak tata po nią przyjedzie z przedszkola. W niedługim czasie auto trafiło do nas. My tą lalkę wyciągnęliśmy z auta, gdzie ona była zakleszczona i dało nam to do zrozumienia, że mogło siedzieć tam faktycznie dziecko kierowcy. Musimy pamiętać o tak podstawowych rzeczach, jak zachowanie innych kierowców, zachowanie innych pojazdów, zachowanie pieszych, dostosowanie tempa jazdy do warunków. Nie tylko świadomości, że na drodze są radary czy fotoradary. Musimy pamiętać i powinno być to dla nas zupełnie oczywiste, że prowadzenie pojazdu po alkoholu tak radykalnie zwiększa niebezpieczeństwo, nie wolno prowadzić po spożyciu alkoholu jakiegokolwiek pojazdu. A dla motocyklistów, quadowców i wszystkich tych, którzy nie mają nad sobą karoserii, poduszek powietrznych, systemów hamowania, koniecznością, obowiązkiem jest kask. Nawet jeżeli masz do przejechania tylko kilkaset metrów. Kask chroni głowę, a głowa jest tym, co mamy najcenniejszego. Najczęstszą przyczyną wypadków komunikacyjnych jest przede wszystkim alkohol. Każdego roku na polskich drogach ginie ponad 5 tysięcy osób.
Tylko w 2014 roku z winy nietrzeźwych kierujących zginęło blisko 250 osób. Zaczyna się niewinnie, tylko jedno piwo, a później przychodzą nieodpowiedzialne pomysły. Zakłady, kto lepszy, kto szybszy, kto bardziej odważny. Samochód to nie powód do śmierci. Nasi bohaterowie postanowili pościgać się na placu. Większa dawka alkoholu, zależy od osoby, czy to jest kobieta, mężczyzna, waży tam 50 czy 150 kilo, zmniejsza, powiedzmy, czy zwalnia nasze działanie w wszelaki sposób. Wszystko dookoła nas dzieje się wolniej. Nie mamy takiej dobrej reakcji, jak powinien być, powiedzmy, kierowca. W stanie upoju alkoholowego myślę się, że wszystko się uda. I nie zawsze, powiedzmy, wie, jak ma postąpić, jeżeli jedzie za szybko, jeżeli ktoś mu wyjedzie. To miała być zabawa. Miała. Jednak alkohol spowolnił reakcję i trzeźwe myślenie kierowcy. Jeden z samochodów najechał na ten jadący z przodu. Udzielenie pomocy przy każdym zdarzeniu drogowym jest obowiązkiem każdego obywatela. Jednakże sama pomoc już jest to, że zadzwonimy na to pogotowie, na służby jakieś ratunkowe i powiadomimy, to już jest pomocą. Operator numeru alarmowego 112, w czym mogę pomóc? Proszę mi powiedzieć, w jakiej miejscowości doszło do tego wypadku? Ile osób tam jest poszkodowanych, proszę mi powiedzieć? Rozumiem. Jedna osoba jest poszkodowana, tak? Jest zakleszczony, czyli będzie jeszcze potrzebował straży pożarnej? Rozumiem. Proszę poczekać na linii, proszę się nie rozłączać. Dobrze, proszę pana, pogotowie zostało poinformowane. Straż pożarna także już przyjęła pana zgłoszenie. Teraz bardzo bym prosiła, żeby pan włączył światło awaryjne i wystawił trójkąt oraz żeby cały czas pan był przy tej osobie, jeżeli jest bezpiecznie. W przypadku, gdy potrzebna jest pomoc, a nie wiemy, jaka konkretna służba powinna się tym zająć, dzwoniąc do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator poprowadzi nas krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, by komuś pomóc. W przypadku, kiedy na przykład widzimy kogoś leżącego na ulicy, bardzo ważne jest to, by do nas zadzwonić i poinformować o tym fakcie, ale również to, by sprawdzić, co się stało tej osobie. Dlatego wystarczy po prostu podejść, zapytać się, zobaczyć, czy ktoś jest przytomny, czy oddycha i ewentualnie udzielić mu pierwszej pomocy. Zadbaj o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Własne, poszkodowanego, otoczenia. Spróbuj nawiązać kontakt z poszkodowanym poprzez głośne wołanie „Halo, co się stało?” oraz poszturchnięcie za ramię. Jeżeli poszkodowany nie reaguje, wezwij pomoc. Po nawiązaniu połączenia z numerem ratunkowym 112 przedstaw się, powiedz, gdzie się znajdujesz, co się stało i ile jest osób poszkodowanych. Sprawdź, czy poszkodowany oddycha. Obserwuj klatkę piersiową od 5 do 10 sekund. Jeżeli nie zauważysz oddechu, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. 30 uciśnięć i 2 wdechy. Uciskaj mocno i szybko. Resuscytację możesz przerwać po przyjeździe personelu medycznego, gdy poszkodowany odzyska funkcje życiowe, gdy utracisz siły do dalszych działań. Straż pożarna musi zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ponieważ ratownicy nie mogą stać się ofiarami. Następnie udzielana jest kwalifikowana pierwsza pomoc osobom poszkodowanym. Jeżeli jest taka potrzeba, osoby są ewakuowane natychmiast z samochodu. Jeżeli nie, strażacy czasami dokonują dostępu przez użycie narzędzi hydraulicznych, wycinają taką osobę z samochodu. Następnie, jeżeli jest już pogotowie na miejscu, osoba poszkodowana jest przekazywana zespołowi krewki pogotowia.
jechałem w stronę rodziny. No i podczas tej drogi wyprzedzałem motocyklistę i się zderzyłem z motocyklistą. No, ja byłem pod wpływem alkoholu. No i się stało tak, że się znalazłem tutaj. Mieliście jakąś imprezę, że ten alkohol... No tak, powiedzmy, że kolega z warsztatu oczywiście, taki zaprzyjaźniony kolega, sprzedał samochód swój. No i tam wypiliśmy trochę po tym samochodzie sprzedanym. No i tak się stało, że po tym wsiadłem w samochód i pojechałem. Pojechałem drogą, wyprzedzałem motocyklistę, się zderzyłem. Za mną najechały dwa samochody, które jechały za mną. Po prostu wysiadłem z samochodu, chciałem dzwonić po policję, po karetkę, od razu powiedziałem, co już się stało. Biegli z sądu uznali, że nie zachowałem odpowiedniej odległości od wyprzedzającego pojazdu. Z tego, co pamiętam, prowadzący motocykl, no nie wiem, czy chciał, powiedzmy, przede mną, bo to była krzyżówka, skręcić, udać manewr, wykonać w lewo, czy po prostu w ten deszcz też padał deszcz, czy po prostu chciał na poboczu, była kałuża wody i chciał tą kałużę może ominąć, tak? Bo ja znajdowałem się na lewym pasie, a on dojechał do środkowej linii krawędzi, tak? I no, zderzyliśmy się po prostu. Myślisz, że ten alkohol miał znaczenie wówczas w całej sytuacji? No, na pewno miał. Na pewno miał. Na pewno opóźniona reakcja była z mojej strony, tak? Gdybym był całkowicie trzeźwy, może by to całkiem inaczej wyglądało, by się może całkiem inaczej to potoczyło wszystko. A sam wypadek, jak on się skończył generalnie dla tej drugiej osoby, która brała udział? No, z tego właśnie, co dopiero powiedziano mi na komisariacie, w trakcie jazdy do szpitala zmarła. Co znaczy, twoim zdaniem, stracić za dużo życia tutaj? No, najmłodsze lata, które miałem wszystkie przed sobą, powiedzmy, między 20 a 30 rokiem, no, spędzam tutaj w zakładzie karnym. A ile miałeś lat, jak tutaj trafiłeś, ile już jesteś? 23 lata miałem skończone, jak tutaj trafiłem. No, jestem 5,5 roku. Jak wygląda tutaj teraz twoje życie? Jakby masz czas na przemyślenie i masz jakieś nowe przemyślenia a propos tego, co się wydarzyło? To będzie do końca życia za mną szło. Nigdy tego nie przeskoczę, ani nigdy to mi z głowy nie wyjdzie. No, bo to będzie do końca życia za mną.